Zapowiadam na 2024. Witam Państwa bardzo serdecznie. Na razie mamy tylko jeden mikrofon, ale niedługo to się zmieni. Witam Państwa bardzo serdecznie. Małgorzata Majkowska i... Aleksander Wladziun. I 80% teraz mówienia będzie Małgosia, a 20% Aleksander. Więc witamy Państwa naprawdę bardzo serdecznie na tej imprezie. Jest to trzecia otwarta sztafeta biegowa imienia Anny Wasileckiej. Wydarzenie zostało sfinansowane ze środków Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie. Dofinansowanie stanowi formę realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązań problemów alkoholowych oraz przeciwdziała narkomanii na lata 2022-2025. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem prezydenta miasta Olsztyna Roberta Szewczyka. Organizatorzy to Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska Warmińsko-Mazurskie i Klub Odważni Olsztyn. Wspierają nas Rotary Olsztyn Warmia, Bank Żywności, Stowarzyszenie Feni, Wodkan Olsztyn, OSIR, Strefa Futbolu, wolontariusze, czyli uczniowie olsztyńskich szkół oraz studenci UWM, członkowie Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Warmińsko-Mazurskie z Klubu Odważni Olsztyn. A patronat medialny objęło Radio Olsztyn i Telewizja Olsztyn. Tutaj już za nami specjalni goście naszej imprezy. Za chwileczkę będą przemówienia i dojdziemy do przedstawienia. Ale jeszcze chwileczkę, bo musimy powiedzieć, po co my się tutaj spotkaliśmy. Jaka jest historia tego wydarzenia? Otwarta sztafeta biegowa Olimpiad Specjalnych jest poniekąd kontynuacją otwartych memoriałów pływackich, które przez lata odbywały się w pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie. Z wody przenieśliśmy się na ścieżki i już od 3 lat biegamy, zbierając wybiegane kilometry. Naszą patronką jest pani Anna Wasileska. Na jej cześć w tym roku nadaliśmy naszej imprezie nazwę łączącą olimpijski duch z jej imieniem. Olimpianna. Pani Ania Wasileska przez większość swojego życia zawodowego była związana z osobami niepełnosprawnymi. Zawsze bliska sportowi. Ceniła sportowców z niepełnosprawnością intelektualną za ich niezwykłą determinację i zdolność pokonywania najgłębszych ograniczeń. To właśnie oni byli dla niej wzorem. Była dumna z tego, że była jedną z osób, które zakładały olimpiady specjalne na Warmii i Mazurach w 1992 roku, pełniąc funkcję wiceprezesa. W lipcu 1999 roku została dyrektorem regionalnym i pełniła tę funkcję do 2009 roku, kiedy to powołano ją na prezesa oddziału regionalnego Olimpiad Specjalnych Warmińsko-Mazurskie. Choć później zmieniła drogę zawodową, zawsze pozostawała blisko olimpiad specjalnych, gotowa do pomocy i wsparcia. Jej mottem było: kto, jak nie my? Kochała góry, które przemierzała co roku ze swoją przyjaciółką Lilianą, a w ostatnich latach dołączyła do niej ukochana wnuczka Oliwia. Wnuki były jej oczkiem w głowie i uwielbiała o nich opowiadać. Bardzo brakuje nam pani Ani, ale pozostanie na zawsze w naszych sercach. Dziś są z nami przedstawiciele jej rodziny, syn Artur z rodziną oraz mąż Mariusz. Bardzo Państwu dziękujemy za towarzyszenie nam i Państwo są zawsze z nami, zawsze. I chcemy kontynuować misję naszej wspaniałej patronki. To wielkie brawa, to wspaniałe słowa od serca tutaj od przyjaciół Anny. Teraz byśmy chcieli poprosić na przemówienie marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. Proszę bardzo, no tak wyszło. Marcina Kuchcińskiego, zapraszamy. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Przede wszystkim pozdrowienia od pana prezydenta Roberta Szewczyka. Bardzo mnie prosił, żebym skierował do Was te pozdrowienia i parę słów. Moi drodzy, przede wszystkim pięknie się cieszę, że się spotykamy. Pięknie się cieszę, że wyszliście z domu, że fantastycznie
pokazujecie i polubiliście biegać, polubiliście bieganie, pokazujecie, że tak naprawdę jeśli chodzi o sport, nie ma żadnych ograniczeń i każdy dokładnie, każdy może i powinien się ruszać i za to wszystko pięknie Wam dziękuję. Dzisiaj nie ma zwycięzców, przegranych, dzisiaj wszyscy są zwycięzcami tak naprawdę, bo najważniejszy jest ruch. Życzę Wam przede wszystkim dużo, dużo uśmiechu, energii, bo jestem przekonany, tego właśnie życzyłaby sobie nasza Ania. Dobrego dnia, dziękuję. Dziękujemy pięknie. Teraz poprosimy panią Ewę Kaliszuk, senator Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i pana Pawła Papkę, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polski. Dobra. Dzień dobry, kochani. My się bardzo cieszymy. Gdzie jest pan poseł? Dobrze, zgubił mi się. Cieszymy się bardzo, że możemy dzisiaj uczestniczyć w olimpiadzie. Tak pięknie została przedstawiona patronka tego wydarzenia, ale ja tylko jeszcze dodam do sylwetki naszej Ani Wasilewskiej, że na pewno dzisiaj ogląda nas z góry bardzo uśmiechnięta, radosna w swoich przepięknych, pomarańczowych okularach. Te, które tak szczególnie nam zapadły w pamięć, bo zawsze tymi okularami dużo słońca wprowadzała i takiej pogody ducha. Cieszymy się bardzo, że jesteście dzisiaj tutaj. Ta impreza ma niesamowity walor, na pewno edukacyjny, wychowawczy. Ja zapytałam już przedstawicieli naszych drużyn, powiedzieli, że biegną dzisiaj po to, aby łapać kondycję. I przede wszystkim cieszą się również, że będą integrować się również z osobami, które nie mają specjalnych potrzeb, czyli z osobami pełnosprawnymi. Życzymy Wam zatem wspaniałego biegu, wspaniałej imprezy, dobrej pogody i radosnych nastrojów. Oczywiście chcę się przyłączyć do słów pani senator. Nie, jak zawsze mam problem. O, to może zejdę tutaj, żeby było mnie lepiej widać. Kochani, pozdrawiam Was bardzo gorąco. Duży szacunek dla Was, dla całych olimpiad specjalnych warmińsko-mazurskiej za to, że pamiętają Ankę. Naprawdę bardzo, bardzo nam jej wszystkim brakuje i była fantastyczną, wyjątkową osobą. Dzieciaki, super, że jesteście, że biegniecie. Mam nadzieję, że pobijecie zeszłoroczny rekord, bo to ponad 300 kilometrów, więc zaraz zabieramy się do pracy. My Wam z tym pomożemy. Bawcie się dobrze. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za te miłe słowa. I jeszcze zapraszam panią Katarzynę Wirchanowicz, dyrektor oddziału regionalnego Olimpiad Specjalnych Warmińsko-Mazurskiej. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Zanim ja powiem słowo rozpoczynające całą uroczystość, to jeszcze chciałabym oddać głos Arturowi, synowi Ani, który też chce wam coś przekazać. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Z mojej strony będzie krótko, ponieważ ja jestem zdecydowanie lepszy w bieganiu niż w wygłaszaniu przemówień, ale chciałem w imieniu naszej całej rodziny bardzo Państwu podziękować i za organizację, i za obecność. To jest w ogóle fantastyczna inicjatywa. Nazwa jest genialna, także naprawdę czapki z głów. Chciałbym tylko powiedzieć, bawmy się dobrze, niech pogoda będzie łaskawa, wybiegajmy jak najwięcej kilometrów, bo jak to Pani powiedziała, jak nie my, to kto? Dobrze, moi drodzy, drodzy zawodnicy Olimpiad Specjalnych, drodzy zawodnicy, wszyscy, którzy zgłosili się dzisiaj do naszej olimpiady, rozpoczynamy oficjalnie nasz bieg, więc trzecią sztafetę otwartą imienia Anny Wasilewskiej. Olimpiada uważam za otwartą. Jako pierwsi będą biec zawodnicy Olimpiad Specjalnych i zapraszamy do biegu naszych gości, albo przynajmniej reprezentantów. Przyłączam się do wszystkich życzeń. Dobrej zabawy, bądźcie dzisiaj z nami i wybiegajmy jak najwięcej kilometrów zdrowia dla zawodników z niepełnosprawnością intelektualną z oddziału regionalnego Olimpiady Specjalne Polska Warmińsko-Mazurskie. Dziękuję. To wielkie brawa, dziękujemy wspaniałym gościom. A przed tym przed zaczęciem biegu jeszcze czekają nas występy, a przed nami występ naszych zawodników z klubu Olsztyn Odważni. Jesteśmy tutaj, Olsztyn Odważni. Jesteśmy tutaj, jesteśmy. Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego imienia Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie o nazwie Minionki. Nie? Nie?
tutaj muszę przejąć jednak ten mikrofon. Ja wiedziałam, że tutaj jednak. Przedstawiam Państwu moich wspaniałych uczniów, którzy też są zawodnikami klubu Odważni. I oni dzisiaj zostali przygotowani przez panią Sylwię Beczak i Ewę Sanojce i zaprezentują Państwu występ. I to chyba będzie Łaka Łaka, prawda? No tak, Łaka Łaka jest to taka piosenka, która nam się bardzo kojarzy ze sportem, z mundialem, więc tak. Więc teraz wszystkie oczy na naszych wspaniałych zawodników. Zapraszam do kibicowania, do klaskania. Można się również też potańczyć z nimi. Zapraszam. A w tym roku sztafeta jak się nazywa? Olimpiana! Trzecia sztafeta biegowa imienia Anny Wasilewskiej, wieloletniej dyrektorki i prezes oddziału. Sztafetę rozpocznie rodzina Anny Wasilewskiej, syn Artur. Można kogo słyszeć? Cudowna drużyna, są wolniejsi, będzie z nami biegła. Łączy nas nie tylko joga, też będzie z nami biegła. Indus Run Inzacja. No dobrze, niech start mi powie, co mam teraz robić, bo nie wiem. Odliczać chyba. Jeszcze nie, widzę tutaj się jeszcze nie, więc to jest ten moment, kiedy musimy mówić. No to ja powiem, że równolegle na placu zabawy sportowe, tory przeszkód, rozgrywki bocze, przeciąganie liny, zabawy balonami, malowanie twarzy, pokazy ratownictwa. Więc proszę Państwa, tutaj oprócz tego biegu będzie się działo sporo super fajnej zabawy. Mamy trzy dystanse, więc każdy sobie poradzi. Możemy biec kółeczko 200 metrów, 500 metrów albo 1500 metrów. I są... Dwa! Jeden. Start! No biegniemy, biegniemy. Rozpoczęliśmy naszą olimpiadę. Bieg imienia sztafetę imienia Anny Wasilewskiej. No to trochę tak wygląda na razie. No, tutaj. Ale to jest pierwsze tylko kółeczko. I wy tak możecie biegać do 14.30, ja wam chciałam powiedzieć. Nic was nie ogranicza, nic. Żebyście mieli siłę biec, to mamy przygotowaną piękną kawiarenkę. Więc bardzo serdecznie tam zapraszamy. Jeszcze trochę potem o niej opowiemy więcej. Opowiemy o programie Idei Fit 5. No i z tej samej strony wrócili, co przybiegli. To musiał być te malutkie kółko. Ale wielkie brawa. Już pierwsze kółko prawie zaliczone. Jeszcze dwie, trzy osoby. Kadra reprezentacyjna świetnie wygląda. No proszę, proszę. Brawo! Proszę. Dziewczyny z przodu, chłopaki z tyłu. Zawsze dziewczyny pierwsze są. No, uwaga i pa... Brawo, Paweł, brawo. Widać w tobie sportowe ruchy. Bo odliczamy powoli. Jeszcze nikt nie widzę komunikacji z linią startu. Jeszcze nie. Ja widzę tutaj. Możemy? Odliczamy? Dobra. No dobra. Odliczamy. Odliczamy? Tak. Trzy. Five. Dwa. Trzy. Nie jeszcze, widzisz? W górę, w górę. Co się tam dzieje, proszę? Start. Jak to? Czy linia startu mnie słyszy? Wy naprawdę musicie już wystartować. A wy się tam coś umawiacie między sobą, czy ja? Ja nie wiem. Kto ile przebiegnie? 500 metrów biegniecie. Brawo, wielkie brawa dla tych zawodników. Brawo!
Chodź.